Bielsko-Biała na 8 pozycji w tegorocznej edycji rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Przez rok awansowaliśmy o 8 pozycji. MZK testuje nowe kasowniki. Za bilety zapłacimy bezgotówkowo, kartą lub przy pomocy urządzeń mobilnych. Prezydent miasta zaprasza do parku za ratuszem na konsultacje dotyczące integracji rzeki Białej z miastem. Bajkowy szlak bohaterów kreskówek powstałych w Bielsku-Białej wydłuża się. Do Panteonu dołączyli bohaterowie serii Porwanie Baltazara Gąbki. Ogłoszono laureatów miejskiego konkursu dedykowanego do osób niepełnosprawnych pod nazwą Sukces nie zna barier 2020. Bielsko-Biała na 8 pozycji w tegorocznej edycji rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Przez rok awansowaliśmy o 8 pozycji. W ubiegłorocznym zestawieniu miasto uplasowało się na 16 miejscu. W tym za Bielskiem Białą znalazł się Rzeszów i Wrocław. Na pierwszym miejscu Świnoujście, na drugim Warszawa. Ranking powstał w ramach projektu badawczego Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, realizowanego od wielu lat w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Opracowanie przygotowywał zespół pod kierownictwem profesora Eugeniusza Sobczaka. Ranking obejmuje wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Ranking stworzono w oparciu o 15 zmiennych wskaźników obejmujących 3 obszary: rozwój gospodarczy, rozwój społeczny oraz ochronę środowiska. Podstawy dostarczyły dane Głównego Urzędu Statystycznego, a dokładnie Bank Danych Lokalnych. Bielsko-Biała szczególnie dobrze wypada w kryterium wydatków na projekty inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca. W 2018 roku wyniosły one 225 zł, a w 2019 już 315. MZK testuje nowe kasowniki. Za bilety zapłacimy bezgotówkowo, kartą lub przy pomocy urządzeń mobilnych. Od 1 grudnia w bielskich autobusach linii numer 1 pilotażowo jest testowany system pozwalający pasażerom korzystać z bezgotówkowej płatności za przejazd. Każdy autobus kursujący na tej linii jest wyposażony w jeden nowy kasownik. O szczegółach przedsięwzięcia na specjalnej konferencji prasowej w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego mówili 1 grudnia zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński oraz prezes MZK Hubert Maślanka. Jednym jakby z takich aspektów i wymogów rynku i tak naprawdę zmieniającej się technologii jest również to, żeby poszerzać kanały dystrybucji biletów. Robiliśmy różne przymiarki. To znaczy jakby porównywaliśmy ceny biletów biletomatów stacjonarnych i mobilnych i zakup 24 biletomatów stacjonarnych kosztuje tyle samo, tak jak mówiłem, co 260 biletomatów mobilnych, co zdecydowanie ułatwi wszystkim pasażerom, bo tak naprawdę o nich chodzi, ten sposób po prostu płatności. Zaprezentujemy Państwu za chwilę model, który już w niektórych miastach funkcjonuje. Dzisiaj go testujemy, rozpoczynamy testy. Nie jest to jeszcze oczywiście finalnie przesądzone, że takie urządzenia w naszych autobusach będą. Jeżeli oczywiście te testy się sprawdzą, jeżeli się okaże, że jest zainteresowanie ze strony pasażerów i przede wszystkim, że jest to takie rozwiązanie, które jest chętnie użytkowane, to na pewno będziemy się pochylać nad tym, żeby wdrożyć je już w sposób kompleksowy na całej linii. Oprócz nowych kasowników na linii numer 1 nadal będą honorowane bilety papierowe, a autobusy będą wyposażane w tradycyjne kasowniki. Korzystanie z testowanych urządzeń będzie więc jedną z opcji do wyboru, a nie obowiązkiem. Testy zaplanowano na pół roku, a po nich zapadnie decyzja związana z zakupem dużej partii nowoczesnych urządzeń. O tym, jak zintegrować rzekę z miastem, będzie można porozmawiać 8 grudnia bieżącego roku nad rzeką w parku przy Bielskim Ratuszu. Do punktu konsultacyjnego zaprasza mieszkańców miasta prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Punkt będzie otwarty 8 grudnia w godzinach od 11 do 14. W nim to podczas spotkania warsztatowego na mieszkańców będą czekali pracownicy Biura Rozwoju Miasta, którzy będą chcieli porozmawiać o tym, jak zintegrować Rzekę Białą z miastem. Liczy się każda opinia i chęć udziału we wspólnym wypracowaniu koncepcji. Biuro Rozwoju Miasta zachęca do rozmowy o wspólnej rzece przy dobrej kawie. Szczegółowe informacje pod podanymi poniżej numerami telefonów. Bajkowy szlak bohaterów kreskówek powstałych w Bielsku-Białej wydłuża się. Do Panteonu dołączyli bohaterowie serii Porwanie Baltazara Gąbki. W miniony czwartek przy ulicy 11 listopada na wysokości Placu Wojska Polskiego oficjalnie otwarto kolejny pomnik, tym razem z bohaterami serialu Porwanie Baltazara Gąbki. Film oparto na powieści Stanisława Pagaczewskiego, a studio filmów rysunkowych pracowało nad tą produkcją na przełomie lat 70. ubiegłego wieku. Mija więc 50 lat od powstania kreskówki. Zapowiadana niespodzianka jest to. Już czwarta rzeźba bajkowa w naszym mieście. Mamy w planie przynajmniej jeszcze jedną kolejną. Mam nadzieję, że będzie wpisywała się w naszą różnorodność naszego miasta i stanowiła atrakcję dla dzieciaków przede wszystkim, ale i tych naszych bielskich, i tych, którzy mam nadzieję będą nas odwiedzać licznie. Oczywiście po tym, jak uporamy się z tym naszym wspólnym narodowym i ogólnoświatowym wyzwaniem. Pomnik przedstawia Smoka Wawelskiego oraz Bartoliniego Bartłomieja, herbu Zielona Pietruszka. Obaj stoją na tle samochodu, którym wyruszają na poszukiwania zaginionego badacza Baltazara Gąbki. 50-letni fani serialu, którzy się na nim wychowali, raczej do autka się nie zmieszczą, ale dzisiejsze maluchy z pewnością tak. Ogłoszono laureatów miejskiego konkursu dedykowanego do osób niepełnosprawnych pod nazwą Sukces nie zna barier 2020. To już piąta edycja konkursu, a ogłoszenie jego wyników ze względu na pandemię odbyło się w warunkach nie przypominających poprzednich gali organizowanych w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Miejscem akcji tym razem była sala sesyjna ratusza i choć szacowna, to gości prezydenta miasta było tylko 7 laureatów konkursu. Kapituła konkursu tym razem laurami uhonorowała Małgorzatę Szczeblewską, Dominikę Kasińską i Adriana Formasa. Tegoroczna laureatka konkursu Małgorzata Szczeblewska od wielu lat działa w środowisku osób niesłyszących w naszym mieście. Tłumaczy w języku migowym, organizuje spotkania dla niesłyszących z miasta i zbiórki artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących niesłyszących. Dominika Kasińska lubi ludzi i im pomaga. Działa w wolontariacie Fundacji Anny Dymnej, mimo wszystko w Krakowie oraz w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa Wielkie Serce w Bielsku-Białej. Była uczestniczką programu Down the Road, zespół w trasie. Pracuje także jako asystentka w niepublicznej szkole podstawowej Słoneczna Kraina. Trzeci na liście Adrian Formas od 10 lat trenuje pływanie i jazdę na nartach. W 2013 roku był zawodnikiem olimpiad specjalnych w Korei Południowej, gdzie zdobył 2 srebrne medale. Od 6 lat jego największą pasją jest bieganie. Na co dzień pracuje w kawiarni Perspektywa w bardzo trudnej dla osoby autystycznej dziedzinie, mianowicie w usługach i obsłudze klienta.